Po dwumiesięcznej przerwie ten dzwonek znowu zabrzmiał w murach szkoły, zwiastując początek roku szkolnego. 2 września uczniowie tłumnie ruszyli do 24 tysięcy polskich placówek edukacyjnych. Ponad 4,5 miliona uczniów z niecierpliwością, a to taka mała zgryźliwość redakcji, czekała na koniec wakacji i rozpoczęcie nauki. Po raz pierwszy swoje kroki w murach szkoły w roli uczniów postawiło 385 tysięcy pierwszoklasistów. Wielu z nich jest szczęśliwa z faktu zostania uczniem, ale są też tacy, którym trudno jest się rozstać z mamą i po trosze z beztroską dziecięcego wieku. Ale spokojnie, szkoła dla pierwszoklasistów to nie tylko nauka, ale także zabawa, więc... Niepotrzebny strach i łzy. Szkolne ławki czekają. Czekają także nowe znajomości, miłości i przyjaźnie. Niektórzy uczniowie do szkoły przyszli już z tornistrami, bo przecież jest się czym pochwalić. Tym bardziej, że jeszcze dzisiaj tornister był lekki, bo bez książek. W szkole podstawowej numer 6 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Wojciecha Stopę, którego gromkimi oklaskami pożegnali uczniowie, rodzice i nauczyciele, zastąpiła pani Monika Kuśmierz. Szkolne korytarze zapełniły się uczniami. Do pustych dotąd sal weszli uczniowie. Rodziców lekko zdenerwowanych, czy ich pociechy dadzą sobie radę w szkole, uspokajamy. Dadzą radę. My ukończyliśmy edukację, oni także sobie poradzą z systemem edukacji, choć ten ciągle się zmienia. Społeczność szkoły podstawowej numer 2 w tym roku obchodzić będzie 90 lat swojego istnienia. Dzisiejszy dzień był zapowiedzią tych uroczystości. Z tej okazji szkoła dostanie także nowy sztandar. Stary zapewne godnie zawiśnie w gablocie, a nowy z honorem i czcią będzie miał asystę z uczniów. Uczniom życzymy samych szóstek i wielu miłych chwil w szkole. Pierwszoklasistów informujemy, że czas nauki to najpiękniejszy czas w ich życiu, a rodziców uspokajamy. Będzie dobrze. Nowy rok szkolny 2019-2020. Czas zacząć, ale pierwszym dniem wolnym od nauki szkolnej, poza weekendem, będzie piątek, 1 listopada, kiedy obchodzimy Wszystkich Świętych. Do szkół uczniowie nie pójdą również 11 listopada. Przerwa świąteczna rozpocznie się 23 grudnia i potrwa aż do czwartku 2 stycznia 2020 roku. Kolejnym dniem wolnym będzie 6 stycznia, Święto Trzech Króli, a następna przerwa od nauki będzie z okazji Wielkiej Nocy i potrwa od 9 do 14 kwietnia. Jako że 3 maja to niedziela, majówka w przyszłym roku będzie wyjątkowo krótka. Dniem wolnym od szkoły pozostanie jednak 1 maja. Boże Ciało wypadnie 11 czerwca, a rok szkolny 2019-2020 zakończy się 27 czerwca.